Z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 38 i 39 wiersz. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu. A było to około 10 godziny. Ich habe eine Botschaft auf dem Herzen, die man mit einem Wort umschreiben könnte. Mam na sercu przesłanie, które można streścić jednym słowem. Es ist ein Wort, das ich eines der wenigen Worte, die ich auf Polnisch gelernt habe. Mianowicie słowem, które jako jedno z niewielu słów nauczyłem się po polsku. Jest to słowo chodź. Jest to słowo chodź. Es geht mir darum, dass der Herr Jesus mehrfach gesagt hat: komm zu mir. Chodzi mi o to, że Pan Jezus kilkakrotnie powiedział to słowo: chodźcie do mnie. Wir haben das hier gelesen: kommt und seht. Tutaj czytaliśmy: pójdźcie, przyjdźcie, chodźcie i zobaczcie. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass der Herr Jesus verschiedene Male zu seinen Jüngern oder zu Menschen gesagt hat: komm zu mir. I gdy czytamy właśnie Ewangelię, to zauważamy to, że Pan Jezus kilkakrotnie uczniów powiedział: przyjdźcie do mnie. Und wir wollen die erste Stelle miteinander lesen aus Matthäus 11. I pierwsze takie miejsce przeczytamy z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Matthäus 11, Vers 28. 28 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Das ist hier der Ruf zur Bekehrung. To słowo jest wezwanie do nawrócenia. Dieser Ruf gilt allen Menschen. To wezwanie zwraca się do wszystkich ludzi. Nun, wohin sollen wir gehen? Więc dokąd mamy iść? Er sagt hier nicht: kommt zu einer Kirche. On tu nie mówi: pójdźcie do jakiegoś kościoła. Er sagt auch nicht: kommt zu den Brüdern. Też nie mówi: pójdźcie do braci. Sondern er sagt: kommt zu mir. Mówi: pójdźcie do mnie. Wir finden nur beim Herrn Jesus allein die wahre Ruhe. Prawdziwy spokój znajdujemy wyłącznie u Pana Jezusa. Es ist ein Ruf an alle Menschen, aber die Menschen werden hier in zwei Gruppen unterteilt. To jest wezwanie do wszystkich ludzi, natomiast w tym wierszu ludzie podzieleni są na dwie grupy. Die erste Gruppe sind die mühseligen. Pierwsza grupa to ci... To ci spracowani. Was sind das für Menschen, diese mühseligen? Cóż to za ludzie ci spracowani? Das sind Menschen, die sich abmühen, um Gott zu gefallen. To są tacy, którzy trudzą się, aby z własnych sił podobać się Bogu. Man könnte diese Menschen auch umschreiben, es sind religiöse Menschen. Można też jednym słowem powiedzieć, że są to ludźmi religijnymi. Wir finden in Lukas 15 die Geschichte des verlorenen Sohnes und diese mühseligen sind ein Bild des älteren Sohnes. W Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, znajdujemy opowieść o marnotrawnym synu i ten starszy brat tego marnotrawnego syna jest obrazem tych religijnych ludzi. Wie viele Menschen gibt es heute, die versuchen durch gute Werke Ruhe zu finden für ihr Gewissen? Jak wielu jest dzisiaj takich, którzy poprzez własne wysiłki i uczynki starają się i usiłują znaleźć pokój w swoim sercu. Oder man meint, man kann durch Geld die Ruhe des Gewissens erwerben. Albo sądzi się, że poprzez pieniądze można osiągnąć taki spokój. Nun, was können wir diesen Menschen zurufen? Cóż możemy rzec i zawołać do takich ludzi? Komm zum Herrn Jesus. Przyjdźcie do Pana Jezusa. Er allein kann Ruhe des Gewissens geben. Jedynie On może dać pokój dla sumienia naszego. Aber es gibt auch noch eine zweite Gruppe.
Ale jest jeszcze druga grupa. Und das sind die Beladenen. I to są ci obciążeni. Und das sind Menschen, die sich mit durch ein sündiges Leben mit Sünden beladen haben. To są tacy, którzy przez grzeszne życie dociążyli i przeciążyli się winą. In der Geschichte des verlorenen Sohnes ist das der verlorene Sohn. W opowieści o marnotrawnym synu to zobrazowane znowu jest w tym marnotrawnym synu. Der hat ein sündiges Leben geführt und sich beladen. On właśnie prowadził grzeszne życie i tym grzechem się całkowicie przeciążył. Und so gibt es auch heute Leute, die gottlos leben, die nach dem Lustprinzip leben, ich mache das, was ich will. Tak dzisiaj jest mnóstwo ludzi, którzy żyją według zasady pożądliwości i kosztują i korzystają z wszystkiego możliwe, obciążając się. Und wenn man so ein Leben lebt nach dem Lustprinzip, dann wird man beladen mit Sünden. I kiedy człowiek żyje według zasady pożądliwości, to wtedy przeciąża się winą. Wie kann man befreit werden von einer Sündenlast? Jak w takim razie można być odciążony albo wyzwolony od takiego ciężaru, grzechu? Komm zum Herrn Jesus. Przyjdź do Pana Jezusa. Johannes 8 sagt, der Sohn allein macht frei. Jana 8 mówi, jedynie Syn wyswobadza. Wir sehen, es geht hier also um den Ruf zur Bekehrung. Widzimy więc, że to słowo jest wezwanie do nawrócenia. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten hier bekehrt sind. Niemniej jednak wychodzę z założenia, że większości z was jest już nawróconych. Deshalb wollen wir diesen Vers jetzt auch noch auf uns Gläubige anwenden. I dlatego chcielibyśmy ten wiersz również przenieść na nas jako wierzących. Es kann auch sein, dass wir als Gläubige versuchen, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Również jako wierzący popadamy w takie niebezpieczeństwo, że z własnych sił staramy się podobać Bogu. Wir versuchen, gute Christen zu sein. Staramy się z własnych sił być przyjaznymi chrześcijaninami. Und wir mühen uns ab. I dociążamy albo spracowujemy się. Aber wir haben keinen inneren Frieden. Jednak nie dostępujemy pokoju wewnętrznego. Es kann aber auch sein, dass wir als Gläubige sündigen. Nawet może być to, że jako wierzący grzeszymy. Nun, die Tatsache, dass wir sündigen, ist nicht so schlimm, weil das uns alle mal passieren kann. Sam fakt, że popadamy w grzech, jeszcze w sobie nie jest tak straszny, ponieważ każdy z nas temu ulega. Das Problem ist, wenn wir sündigen und die Sünde nicht ordnen. Problem pojawia się wtedy, kiedy grzeszymy i nie uregulowujemy tego grzechu. Und wenn wir das als Gläubige Sünden nicht ordnen, dann beladen wir uns auch als Gläubige mit Sünden. Jeśli jako wierzący grzechy nie doprowadzamy do porządku, to wtedy również obciążamy się ciężarem winy. Vielleicht ist jemand hier, der hat sogenannte Lieblingssünden, die immer wieder vorkommen. Może ktoś z was zna takie ukochane grzeszki, które wciąż na nowo się pojawiają w twoim życiu. Und du fühlst dich ständig schuldig und hast keine Freude in deinem Christenleben. Ale powoduje to, że ciągle odczuwasz winę i brakuje ci radości. Was musst du tun? Cóż musisz uczynić? Komm zum Herrn Jesus. Przyjdź do Pana Jezusa. Bekenne dem Herrn Jesus deine Sünden. Wyznaj Panu Jezusowi twój grzech. Und er wird dir Ruhe geben. I on da ci pokój. Was ist das für ein Riesengeschenk? Cóż to za ogromny prezent? Es gibt nur, und ich betone das, nur in der Person des Herrn Jesus wahre Ruhe, wahren Frieden. Prawdziwy pokój i ukojenie jest tylko, i podkreślam, tylko u Pana Jezusa. Nun, als wir uns bekehrt haben, war unser Leben hier auf der Erde nicht zu Ende. W momencie naszego nawrócenia życie nasze na tej ziemi nie skończyło się. Der Herr hat uns noch hier auf diese Erde gelassen. Pan Jezus zostawił nas tu na tej ziemi. Wozu? I dlaczego? Wir wollen jetzt einen nächsten Ruf ansehen aus Lukas 14. Zobaczymy kolejne wezwanie z Łukasza 14. Lukas 14, die Verse 25 bis 27 und 33. 25 bis 27. Und 23. Und 33. 25 do 27 wiersza i 33 wiersz. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich:
Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. 33. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. In diesen Versen haben wir dreimal gelesen, kann nicht mein Jünger sein. Trzykrotnie w tych wierszach czytaliśmy słowo nie może być uczniem moim. Es geht also hier um den Ruf zur Jüngerschaft. To jest więc wyraźne wezwanie być uczniem. Der Jesus möchte also, dass nachdem wir uns bekehrt haben, dass wir ihm nachfolgen. Pan Jezus więc wyraźnie chce, że po naszym nawróceniu mamy stać się uczniami Jego. Der vorhergehende Abschnitt, Vers 16 bis 24, spricht nämlich vom Evangelium an alle Menschen. Poprzedni, albo wcześniejszy urywek od 16 do 24 wiersza mówi o Ewangelii zwracającej się do wszystkich ludzi. Und eine große Volksmenge folgte ihm, angezogen von seiner Gnade. I wtedy wielki tłum szedł za nim, pociągany przez jego słowa i jego łaskę. Dann dreht sich der Herr Jesus zu der Volksmenge und er sagt, ale wtedy Pan obraca się i mówi do tego ludu, wenn jemand mir nachkommt. Jeśli ktoś chce iść albo idzie za mną. Er spricht also in diesen Versen über die Voraussetzungen, über die Bedingungen zur Jüngerschaft. On więc w tych wierszach przedstawia warunki bycia osobistym uczniem. Was ist nötig, damit wir ein Jünger des Herrn Jesus sein können? Cóż jest konieczne i warunkiem być uczniem Pana Jezusa? Das erste ist eine persönliche Entscheidung. Pierwsza rzecz to osobista decyzja. Er sagt, wenn jemand zu mir kommt, jemand. Mówi, jeśli kto osobiście przyjdzie. Wir können nicht von der Nachfolge unserer Eltern leben. My nie możemy żyć i czerpać z naśladowania naszych rodziców. Es ist ein großer Segen, wenn wir Eltern haben, die entschieden den Weg mit dem Herrn gehen. Nie zmienia to faktu, że jest to cudownym błogosławieństwem mieć rodziców, którzy są nam przykładem i idą za Panem. Aber jeder, der hier ist, muss sich entscheiden, dem Herrn Jesus persönlich nachzufolgen. Ale każdy, kto tu jest, musi zdecydować sam pójść za Panem. Das gilt auch für die Ehe. Tak samo jest w małżeństwie. Es ist ein Segen, ein geistlicher Ehepartner zu haben. Jest to błogosławieństwem mieć duchowego małżonka. Aber Nachfolge ist eine persönliche Sache. Ale pójście za Panem to rzeczą osobistą. Das zweite finden wir in Vers 26, da wird von dem Hassen gesprochen. Druga rzecz, w 26. wierszu tu jest mowa o nienawiści. Dass wir unsere Familienmitglieder hassen sollen. Że mamy nienawidzieć naszych członków rodziny. Nun, wie ist dieser Vers zu verstehen? Jak więc poprawnie zrozumieć taki wiersz? Es gibt Stellen, wo steht, dass der Ehemann seine Ehefrau lieben soll. Są inne miejsca, które na przykład mówią, że mąż ma miłować swoją żonę. Hier steht, dass ich meine Frau hassen soll. A tu czytamy, że mam mieć w nienawiści swojej żony. Wie müssen wir das verstehen? Jak to więc pojąć? Ich möchte einen Vers lesen aus 1. Mose 29, der Licht gibt über diesen Punkt. Przeczytam wiersz z 1. Mojżeszowej, 29. rozdział, który naświetla nam to miejsce. 1. Mose 29, Vers 30 und 31. 29. rozdział, 30. i 31. wiersz. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze drugie 7 lat. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej. Rachela zaś była niepłodna. Hier lesen wir, dass Jakob Rachel mehr liebte als Lea. Tutaj czytamy, że Jakub bardziej miłował Rachelę niż Leę. Also Lea wurde auch geliebt, aber nicht so sehr wie Rachel. To znaczy, Lea również była kochana, ale nie tak bardzo jak Rachela. Aber im Vers 31 haben wir gelesen, dass sie gehasst hat. Also, dass sie sich gehasst vorgekommen ist. Ale w 31 wierszu czytamy, że ona była w niełasce, więc ona odczuwała, że była niekochana. Es geht also um Priorität.
Krótko mówiąc, tutaj chodzi o priorytet. Wer hat in deinem Leben die erste Priorität? Kto w twoim życiu ma pierwszy priorytet? Ist es dein Ehepartner? Czy to jest twój małżonek? Sind es deine Kinder? Czy to twoi dzieci? Ist es dein Beruf? Czy to twój zawód? Das ist die Frage hier. O to tutaj chodzi. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen möchten, dann will er, dass er den ersten Platz hat in unserem Leben. Jeśli chcesz pójść za Panem Jezusem, to Pan pragnie, żeby On miał pierwsze miejsce w twoim życiu. Ich sage das nicht leichtfertig. Ja nie mówię tego lekkomyślnie. Das ist eine Übung, eine tägliche Übung. To jest ćwiczeniem codziennym. Aber der Herr Jesus möchte in jedem Bereich unseres Lebens den ersten Platz haben. Ale Pan Jezus pragnie mieć pierwsze miejsce w każdej dziedzinie naszego życia. Und das bedeutet, dass wir vielleicht einmal auf Familienmitglieder verzichten müssen. I to oznacza w praktyce, że być może tu i tam musisz zrezygnować z przyjemnej relacji rodzinnej. Der dritte Punkt finden wir in Vers 27. Drugi punkt w 20, albo trzeci punkt w 27 wierszu. Da geht es darum, dass wir das Kreuz tragen. Tutaj czytamy, że mamy dźwigać krzyż. Es geht also nicht um das Kreuz des Herrn Jesus, sondern um unser Kreuz. Tu nie chodzi o krzyż Pana Jezusa, tu chodzi o nasz krzyż. Was ist damit gemeint? Cóż to ma na myśli? Wenn jemand mit einem Kreuz tragend durch ein Dorf ging, um gekreuzigt zu werden. Jeśli ktoś w tamtych czasach niósł krzyż i przechodził przez wioskę w miejsce ukrzyżowanie, dann bedeutet das, dass er abgeschlossen hat mit seinem Leben. To przechodzenie demonstrowało, że on skończył swoim życiem. Dass er keine Wünsche, keine Ansprüche mehr haben kann an die Welt. Że skończyły się jego życzenia, jego pragnienia względem tego świata. Das bedeutet also Selbstverleugnung. Krótko mówiąc, ten nasz krzyż mówi o samozaparcia, o samozaparciu. Was suchen wir in unserem Leben? Czego my szukamy w naszym życiu? Unsere eigenen Interessen? Naszych własnych zainteresowań? Dass wir ein bequemes Leben haben? Żeby prowadzić jak najwygodniejsze życie? Oder sind wir bereit, uns selbst zu verleugnen, um dem Herrn Jesus nachzufolgen? Czy jesteśmy gotów zaprzeć siebie samego, aby pójść za Panem? Und dann haben wir noch einen letzten Punkt in Vers 33. I ostatni punkt w 33 wierszu. Und hier steht, dass wir allem entsagen müssen, um ein Jünger des Herrn Jesus zu sein. I tu czytamy, że musimy się wyrzec wszystkiego, aby stać się uczniem Pana. Was bedeutet denn dieser Satz wieder? A cóż to oznacza? Müssen wir jetzt unser Haus, unser Auto, unsere Kleider verkaufen? Czy mamy teraz sprzedać dom, samochód i odzież? Ich glaube nicht. Myślę, że nie. Ich glaube, es ist hier gemeint, dass wir die Bereitschaft haben, das, was der Herr Jesus im Moment von mir möchte, aufzugeben. Chodzi o gotowość, by to, co Pan teraz w tym momencie ode mnie żąda, oddać dla Niego. Der Herr Jesus führt uns Schritt für Schritt. Pan Jezus prowadzi nas krok po kroku. Er verlangt nicht alles von einmal von uns. On nie żąda wszystkiego naraz. A vielleicht sagt er dir, dieses Hobby, lass das mal weg. Ale może przychodzi do ciebie dzisiaj i mówi, to zainteresowanie, to hobby, skończ z tym. Vielleicht ist dein Hobby ein Hindernis, um ein Jünger des Herrn Jesus zu sein. Może twoje hobby jest przeszkodą, by naśladować Pana. Bist du bereit, diese Sache zu entsagen? Jesteś gotów wtedy powiedzieć koniec z tym? Wir sehen, es sind sehr hohe Anforderungen an uns, um ein Jünger des Herrn Jesus zu sein. Zauważamy bardzo szybko, że warunki są bardzo wysokie, by stać się prawdziwym uczniem. Aber ich möchte einfach sagen, dass wir hier die Verantwortung von uns Menschen haben. Ale chciałbym podkreślić to, że tutaj przedstawiony nam jest odpowiedzialność człowieka. Es gibt auch die Seite der Gnade Gottes des Herrn Jesus. Ale jest jeszcze druga strona, jest łaska i działanie Pana Jezusa. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, i z doświadczenia mogę wam powiedzieć, es gibt nichts Schöneres, als dem Herrn Jesus nachzufolgen. Że nie ma piękniejszej rzeczy, jak chodzić za Panem Jezusem. Es ist ein wahres Glück, eine wahre Freude, wenn wir versuchen, in aller Schwachheit dem Herrn Jesus nachzufolgen. To jest prawdziwe szczęście i prawdziwa radość, jeśli ty
wszelkim pragnieniem i starannie usiłujesz chodzić za Panem. Es ist nicht immer einfach, man muss auf vieles verzichten vielleicht. Nie jest to zawsze proste i czasami musimy rezygnować z tego lub owego. Aber es ist mit einem gewaltigen Segen verbunden. Ale potem spływa na nas ogromne błogosławieństwo. Nun, es gibt jetzt noch einen weiteren Ruf. Jest jeszcze trzecie wezwanie. Und wir lesen aus Markus 3. I przeczytamy z Marka trzeci rozdział. Markus 3, Vers 13 bis 15. 13 do 15 wiersza. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Hier geht es um den Ruf zum Dienst. To wezwanie wzywa nas do służby. Jesus möchte auch, dass wir ihm dienen. Pan Jezus również pragnie, żebyśmy mu służyli. Wir folgen ihm nach mit unseren Füßen und wir dienen ihm mit unseren Händen. Idziemy za nim nogami naszymi, a służymy mu rękami naszymi. Nun, das Markus-Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener. Właśnie ta Ewangelia Marka przedstawia nam Pana Jezusa jako doskonałego sługę. Und wir können ihn in allen Einzelheiten betrachten und wir haben ein vollkommenes Vorbild, wie wir dienen sollen. I możemy się mu przyglądać jako doskonałemu przykładowi i mamy przed sobą wtedy idealny obraz, co to oznacza prawdziwa służba. Aber wir finden in diesem Evangelium auch, wie Diener in den Dienst beruft. Również znajdujemy w tej Ewangelii, w jaki sposób on powołuje sług do służby. Da gibt es verschiedene Stationen. I w tym powołaniu odkrywamy kilka stacji. Die erste finden wir in Kapitel 1, Vers 17. Pierwsza w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Die erste Voraussetzung, um dem Herrn zu dienen, ist ein Jünger des Herrn Jesus zu sein. Pierwszy warunek, by służyć Panu, to jest być Jego uczniem. Er sagt hier, kommt, folgt mir nach. Das ist die Voraussetzung. Mówi do nich kolejny raz, chodźcie i pójdźcie za mną. Taki jest warunek. Und hier sagt er, ich werde, also in Zukunft werde ich euch zu Menschenfischern machen. I dalej mówi, ja uczynię, albo staniecie się w przyszłości rybakami ludźmi. Vielleicht gibt es hier Geschwister, die wirklich den Wunsch haben, dem Herrn zu dienen. Może są wśród was tacy, którzy mają ukryte pragnienie służyć Panu. Dann können wir das nur tun, wenn wir ihm nahe nachfolgen. Możemy to uczynić tylko wtedy, naśladując go blisko. Wir haben hier also die Vorbereitung zum Dienst. Więc widzimy tutaj przygotowanie do służby. Nun, jeder Diener hat natürliche Fähigkeiten. Każdy z sług ma naturalne, przyrodzone umiejętności. Wir finden das in Matthäus 25 mit den Talenten. Mateusza 25 rozdział, zobrazowane nam to jest w tej opowieści o talentach. Die Talente sprechen von den geistlichen Gnadengaben, die der verherrlichte Herr uns geschenkt hat. Talenty mówią o duchowych darach łaski, które uwielbiony Pan w niebie nam podarował. Und dort steht, dass er jedem die Talente verteilt hat nach der natürlichen Fähigkeit. I tam czytamy, że on te talenty rozdzielił według naturalnych umiejętności. Jeder Mensch, also auch jeder ungläubige Mensch hat natürliche Fähigkeit. Każdy człowiek, nawet niewierzący, ma w pierwszej kolejności naturalne, przyrodzone umiejętności, die er von dem Schöpfer bekommen hat. Które otrzymał od swojego Stwórcy. Bei der Geburt, w momencie urodzin. Und es kann auch durch die Ausbildung geschult werden, diese natürlichen Fähigkeiten. I te umiejętności można rozwijać poprzez edukację. Aber es ist ganz wichtig, dass wir nicht meinen, wir können mit natürlichen Fähigkeiten dem Herrn dienen. Ale bardzo istotne jest to, żebyśmy nigdy nie sądzili, że można naturalnymi umiejętnościami służyć Panu.
Wenn ein Mensch sich bekehrt und neues Leben bekommt, bekommt auch eine geistliche Gnadengabe. Ponieważ w momencie nawrócenia człowiek nowozrodzony otrzymuje również duchowy dar łaski. Das sind diese Talente. I to są te talenty. Und der Herr Jesus erkennt dich und mich durch und durch. A Pan Jezus ciebie i mnie zna na wskroś. Und weiß ganz genau, wie viele Talente dir und mir anvertrauen kann. I on jedynie i doskonale wie, ile z takich talentów może tobie i mi powierzyć. Und manchmal wünschen wir ja gewisse Dienste zu tun, der andere besser kann. I czasami pragniemy albo wysięgamy się za duchowymi darami, które inny posiada. Dienste, wozu ich gar nicht die Fähigkeit habe. Służby, do których nie mam żadnych umiejętności. Und dann ist das zum Schaden. I wtedy taka służba staje się szkodą. Wir müssen auch nicht neidisch sein auf die Gaben von anderen. Również nie powinniśmy zazdraszczać umiejętności i dary, które mają inni. Weil der Herr Jesus uns genau das gegeben hat, was unseren natürlichen Fähigkeiten entspricht. Bo Pan Jezus, tak jak czytaliśmy, podarował tobie to, dokładnie to, co odpowiada twoim naturalnym umiejętnościom. Simon und Andreas, die waren natürliche Fischer. Szymon i Andrzej byli naturalnymi, dosłownymi rybakami ryb. Und sagt ihnen, ich werde euch zu Menschenfischern machen. I do nich mówi, z was uczynię rybakami ludzi. Also eine geistliche Fähigkeit, die der natürlichen Fähigkeit entspricht. Więc nałożył na nich duchową umiejętność, która odpowiadała naturalnej umiejętności. Das war die Vorbereitung zum Dienst. Takie było przygotowanie do tej służby. Dann haben wir in Kapitel 3 gelesen, die Berufung zum Dienst. W trzecim rozdziale jednak czytaliśmy o powołaniu do służby. Denn hat sie zu sich selbst gerufen. Ponieważ on przywołał ich do siebie. Mit der Absicht, sie auszusenden. Z zamiarem, aby ich wysłać. Nun, was sollten sie denn bei ihm machen? Więc cóż oni mieli tam u niego zrobić? Bei ihm sein. Być przy nim. In der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Trwać w społeczności z Panem. Nun, was erleben wir, wenn wir beim Herrn sind? Cóż doświadczamy, kiedy trwamy w społeczności z Panem? Wir finden das in Kapitel 4 und 5. Widzimy to opisane w 4 i 5 rozdziale. Wir lesen mal Kapitel 4, Vers 33 und 34. W 4 rozdziale, 33 i 34 wiersz. W wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Das heißt also, wir lernen den Herrn Jesus kennen in seinem Wort. To oznacza, że przez słowo coraz bardziej rozpoznajesz swojego Pana. Wenn wir dem Herrn Jesus dienen möchten, dann müssen wir sein Wort kennen. Jeśli chcesz służyć Panu Jezusowi, musisz znać Jego Słowo. Das haben wir gestern auf der Konferenz gesehen. Philippus predigte das Wort. Wczoraj to rozważaliśmy na konferencji. Filip głosił Słowo. Natürlich geht es bei den Diensten nicht nur um das Predigen des Wortes. Oczywiście, że służba nie składa się wyłącznie z głoszenia Słowa. Aber auch eine Mutter, die ihren Kindern vom Herrn Jesus erzählen will, soll etwas vom Herrn Jesus kennen. Ale nawet mama, która chce dzieciom mówić o Panu Jezusie, musi znać Słowo. Wenn wir unserem Nachbarn etwas erzählen wollen vom Herrn Jesus, müssen wir das Wort kennen. Jeśli chcesz głosić Ewangelię sąsiadom, musisz znać Słowo tej Ewangelii. Aber es gibt noch eine zweite Art und Weise, wie wir den Herrn Jesus kennenlernen können. Ale jest jeszcze drugi sposób, jak poznawać Pana. Und das ist das, was wir am Ende von Kapitel 4 haben. I to znajdujemy pod koniec tego czwartego rozdziału. Das ist die Geschichte, wo die Jünger mit dem Herrn Jesus in diesem Sturm auf dem See gekommen sind. To jest to wydarzenie, gdzie uczniowie z Panem wpłynęli łodzią w tą burzę. Und wie er auf dem Kopfkissen geschlafen hat, podczas której on spał na tej poduszce, vollkommener Mensch, co nam pokazuje, że i on był całkowicie człowiekiem. Aber wie er dann aufgestanden ist und gesagt hat, schweig, verstumme. Ale równocześnie objawiał swoją boską moc, mówiąc do burzy, zamilknij. Der Sohn Gottes. Boży Syn.
Und dann sagen sie im Vers 41, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? I wtedy oni mówią, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Sie haben also den Herrn Jesus durch praktische Glaubenserfahrungen kennengelernt. Krótko mówiąc, poznali go znowu, ale tym razem przez codzienne, praktyczne doświadczenie z nim. Also was sollen wir beim Herrn Jesus machen? Więc cóż mamy czynić, będąc u niego? Uns mit seinem Wort beschäftigen, zajmować się jego słowem und praktische Erfahrungen mit ihm machen. I przeżywać codzienne doświadczenia z nim. Das befähigt uns, dem Herrn zu dienen. I to wyposaża nas, by jemu skutecznie służyć. Und dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 7. I teraz w szóstym rozdziale, w siódmym wierszu czytamy, dass er sie ausgesandt hatte. Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać. Wir haben also die Vorbereitung zum Dienst gesehen. Więc widzieliśmy najpierw przygotowanie do służby. Die Berufung zum Dienst. Potem powołanie do osobistej służby. Und jetzt die Aussendung zum Dienst. A teraz wysłanie w tą służbę. Ein ganz klarer Auftrag. I to za pomocą konkretnego zlecenia. Nun, was gibt uns der Herr in Verbindung mit einem klaren Auftrag? A co Pan daje nam w powiązaniu z takim zleceniem? Am Ende von Vers 7 er gab ihnen Gewalt über die unreinen Geister. Czytamy pod koniec siódmego wiersza, że dał im moc nad duchami nieczystymi. Er gibt also auch die nötige Kraft zum Dienst. On i nam daje mocy do służby, siły do służby. Was haben wir für einen gütigen Herrn? Jakiego dobrotliwego Pana mamy? Er möchte uns in seinem Dienst gebrauchen. On chce nas używać w swojej służbie. Das ist eine gewaltige Gnade. To jest ogromna łaska. Dann gibt er dir genau die geistliche Gabe, die dir entspricht. I do tego wyposaża cię w ten duchowy dar i tą umiejętność, która jest odpowiednia dla ciebie. Dann ruft er dich in seine Gemeinschaft. Wtedy wzywa cię do społeczności z nim. Er möchte etwas von seiner Herrlichkeit dir zeigen. I w niej opowiada i pokazuje ci o jego chwale. Und dann gibt er dir einen ganz klaren Auftrag, mach das. I w tej społeczności trwając zleca ci konkretne zadanie, rób to. Oder wie wir heute Nachmittag sehen werden, steh auf und geh. Albo tak jak będziemy dzisiaj na konferencji dalej rozważać, wstań, idź. Und was haben die Jünger getan? A co uczynili teraz ci uczniowie? Sie sind gegangen. Oni poszli. Und sie haben gearbeitet. I pracowali. Und was geschieht, wenn man arbeitet? A co się dzieje, kiedy pracujemy? Dann wird man müde. Zmęczamy się. Was hat der Herr gesagt in Vers 31? Co Pan Jezus powiedział w 31 wierszu? Nachdem sie gearbeitet haben, sagt er, kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch allein und ruht ein wenig aus. I powiedział do nich, przyjdźcie na ustronne miejsce i odpocznijcie. Der Jesus kennt also nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern er kennt auch unsere Kraft. Pan Jezus więc nie tylko zna nasze umiejętności, ale również zna możliwości nasze, poziom naszej siły, naszej mocy. Und nach einem Dienst dürfen wir wieder in seine Gegenwart gehen, um uns bei ihm auszuruhen. I po zamkniętym zleceniu znowu możemy wrócić do społeczności z nim, aby w jego obecności odpocząć. Da können wir mit ihm wieder alles besprechen, was wir erlebt haben. Wtedy z nim omawiamy jakby wszystko to, co przeżyliśmy w tej służbie. Ich glaube, wenn wir das tun, dann wird letztendlich der Herr Jesus groß und wir seine Diener kleiner. I kiedy tak postępujemy, Pan Jezus staje się coraz większy w naszych oczach, a my coraz mniejsi. Denn die Gefahr besteht immer, dass wir Diener meinen, etwas zu sein. Bo niebezpieczeństwo zawsze w służbie jest takie, że my jako służący wyobrażamy sobie, że jesteśmy kimś. Es ist so wie bei einem Handwerker. To jest tak jak u rzemieślnika, der eine Werkzeugkiste hat. Który posiada swoją skrzynię z narzędziami. Und wenn er einen Hammer braucht, dann holt er den Hammer aus der Kiste. I kiedy potrzebuje młotka, wyciąga go z tej walizki. Er benutzt den Hammer und nachdem er ihn
nicht, wenn er ihn nicht mehr braucht, schmeißt er ihn wieder in die Kiste zurück. Używa go do jakiejś pracy i kiedy już go nie potrzebuje, odkłada go z powrotem do tej walizki. Das Werkzeug ist überhaupt nicht wichtig. Samo narzędzie jest nieistotne w tym momencie. Wichtig ist der Meister. Istotny jest mistrz pracujący nim. Und es ist gut, wenn wir nach einem Dienst zurückkehren in die Kiste. I dobrze jest, kiedy my po dokonanym zleceniu wracamy do walizki. In die Gemeinschaft mit unserem Herrn. W społeczność z naszym Panem. Nun möchte ich zum Schluss noch einen letzten Ruf zeigen aus 1. Thessalonicher 4. Teraz na końcu chciałbym przedstawić ostatnie wezwanie z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4. rozdział. Wir haben jetzt drei Rufe gesehen, die mit unserer Verantwortung zu tun haben. Widzieliśmy teraz trzy wezwania, które związane są z naszą odpowiedzialnością. Der Ruf zur Bekehrung. Wezwanie do nawrócenia. Der Ruf zur Jüngerschaft. Wezwanie do bycia uczniem. Der Ruf zum Dienst. I wezwanie do służby. Aber jetzt finden wir noch einen Ruf, der nur mit der reinen Gnade zu tun hat. Ale teraz natkniemy się na wezwanie, które powiązane jest wyłącznie z łaską Pana. Wir lesen die Verse 16 bis 18. Przeczytamy 16 do 18 wiersza. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Hier geht es also um den Ruf zur Entrückung. To wezwanie, to zawołanie jest, aby zabrać nas do nieba. Das ist ein Ruf, da können wir nichts hinzufügen. Do tego zawołania nie jesteś w stanie niczego dodać. Es ist ein Ruf, wo wir alle folgen werden. Na to zawołanie wszyscy po prostu, albo za tym zawołaniem wszyscy pójdziemy. Diese Entrückung wird im zweiten Brief, 2. Thessalonicher 2, Vers 1, wie folgt genannt. To wstąpienie do nieba nazywane jest w drugim liście, w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu następująco. Es ist ein Versammeltwerden zu ihm hin. Że jest to spotkanie naszego z nim, spotkanie nasze z nim. Und dieses Wort Versammeltwerden zu ihm hin finden wir nur noch einmal in Gottes Wort. I to spotkanie albo zgromadzenie się wokół Niego, z Nim, znajdujemy jeszcze tylko raz w Słowie Bożym. Es ist das gleiche Wort in Hebräer 10, wo steht, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen sollen. To jest to samo słowo jest użyte w Hebrajczyków 10, gdzie czytamy, że nie mamy opuszczać naszych zgromadzeń. Es kann sein, dass wir heute gewisse Zusammenkünfte versäumen. Być może dzisiaj tu na ziemi opuszczasz tu i tam zgromadzenie. Aber das letzte Zusammenkommen werden wir nicht versäumen. Ale ostatnie zgromadzenie nie opuścisz. Es wird keiner fehlen. Nikt nie zabraknie. Er wird uns alle zu sich nach Hause holen. On wszystkich nas zgromadzi tam w jego domu. Nun, wie läuft diese Entrückung ab? Jak przebiegnie więc to pochwycenie, to zabranie? Wir haben gelesen in Vers 16, denn der Herr selbst wird kommen. Czytaliśmy w 16 wierszu, gdyż sam Pan na dany rozkaz przyjdzie. In Matthäus 24 lesen wir von der Sammlung der Juden. W Mateusza 24 rozdziale czytamy o zgromadzeniu, zebraniu Żydów. Und dort sendet Gott seine Engel. I w związku z tym Bóg posyła aniołów. Aber wenn es um seine Erlösten geht, um dich und um mich, dann kommt er selbst. Ale jeśli chodzi o Jego odkupionych, o Ciebie i o mnie, On przychodzi osobiście. Er wird mit einem gebietenden Zuruf uns nach Hause holen. I On stąpi na rozkaz i głos Archanioła. Wenn es um die Entrückung geht, dann denken wir ja gerne an den Herrn Jesus als unseren Bräutigam, der seine Braut nach Hause holt. Jeśli chodzi o to zabranie do nieba, to często i chętnie rozmyślamy o naszym Panu jako Zbawicielu i Oblubieńcu, który nas jako swoją ulubienicę zabierze do nieba. Aber das ist nicht hier das Bild, das wir vor uns haben. Ale nie tutaj mamy ten obraz przed sobą. Ich habe gehört, dass es hier Verlobte unter uns gibt.
Słyszałem, że tu między nami są zaręczeni. Und ich glaube nicht, dass unser Verlobte mit seiner Verlobten in einem gebietenden Zuruf spricht. I nie sądzę, że zaręczony wśród nas zwraca się do zaręczonej rozkazem. Gebietender Zuruf ist ein Kommando, ein militärisches Kommando. Rozkaz to komando militarne. Das Bild, was wir hier vor uns haben im ersten Thessalonicher Brief, obraz, który tu mamy przed sobą w tym pierwszym liście, ist, dass wir in seinem Reich als Diener, als Kämpfer hier stehen und wir warten auf den Ruf unseres Herrn. Jest ten, że tu jako jego żołnierze w jego królestwie walczymy i czekamy na jego rozkaz. Es ist uns hier auf der Erde nicht ein lockeres Leben versprochen. Nie było dla nas życiem przyjaznym być tu na tej ziemi. Wir haben gesehen, wir sollen dem Herrn nachfolgen und ihm dienen. Słyszeliśmy, że wezwani jesteśmy do służby i pójścia za nim. Das ist mit Kampf und Aufwand verbunden. A jeśli naprawdę to uczynisz, jest to związane z walką i wysiłkiem. Und indem wir hier dienen auf der Erde, erwarten wir den Zuruf unseres Herrn. Komm nach Hause. Ale czyniąc to, spodziewamy się zawołanie Pana: przyjdź do domu. Komm in meine ewige Ruhe. Przyjdź w moje wieczne odpocznienie. Manchmal suchen wir die Ruhe und das Glück in einem bequemen Leben hier auf der Erde. Czasami szukamy odpocznienie i spokój tylnymi drzwiami i wygodnym życiem tu na ziemi. Aber die wirkliche Ruhe werden wir dann bekommen, wenn der Herr uns zu sich nach Hause holt. Ale prawdziwy spokój znajdziesz tylko wtedy, jeśli Pan weźmie cię do nieba. Dann wird noch gesagt mit der Stimme eines Erzengels. I dalej czytamy, że czyni to głosem Archanioła. Es gibt nur einen Erzengel, das ist Michael. Jest tylko jeden Archanioł, to jest Michał. Wir finden ihn dreimal in Gottes Wort. W Słowie Bożym występuje trzykrotnie. Und jedes Mal ist er in einen Kampf verwickelt. I w każdym z tych wydarzeń wplątany jest w jakąś walkę. Das spricht wieder davon, von, ja, dass wir im Kampf sind und dass wir nach Hause gerufen werden. To znowu wskazuje na to, że i my znajdujemy się w walce i czekamy na odwołanie do domu. Und haben wir noch ein drittes Bild, das ist die Posaune. A trzeci obraz to ta trąba. In 1. Korinther 15 steht in Verbindung mit der Entrückung die letzte Posaune. W 1 Koryntian 15, również w powiązaniu z zabraniem do nieba, czytamy o ostatniej trąbie. Und das ist wieder ein Ausdruck aus dem römischen Militär. To również jest wyrażeniem, które pochodzi z rzymskiego wojska. Damals gab es drei Trompetenstöße. W tamtym wojsku trąbiono trzykrotnie. Der erste war, um sich bereit zu machen. Pierwsze było, by przygotować się. Der zweite war, um in die Reihen zu stehen. Drugie, aby postawić się w rzędach. Und der dritte und letzte Posaune war Abmarsch. A trzeci był, aby ruszyć w marsz. Bist du schon bereit für das Kommen des Herrn? Czy jesteś gotowy na przyjście Pana? Stehst du in der Reihe? Czy stoisz już w rzędzie? Wartest du auf die letzte Posaune? Czy czekasz już na tą trzecią, ostatnią trąbę? Abmarsch. Ruszamy. Der Herr kommt bald. Pan Jezus przyjdzie wnet. Und dann werden wir immer bei ihm sein. I wtedy zawsze będziemy z nim. Wo findet die Entrückung statt? Gdzie odbędzie się to zabranie nas do nieba? In den Wolken. W chmurach, w obłokach. Das bedeutet verborgen von der Welt. To znaczy skryte przed widokiem świata. Und zweitens in der Luft. A po drugie w powietrzu. Das ist in dem Machtbereich Satans. A powietrze jest królestwo panowania szatana. Das ist ein Triumph, ein Siegestriumph über den Teufel. I ponieważ tam się to odbędzie, jest to triumf, jest to zwycięstwo nad władzą szatańską. Und keine Macht kann die Kraft und der Ruf des Herrn Jesus zurückhalten. I żadna moc nie jest w stanie, aby zapobiec temu wezwaniu Pana. Und wenn dieser Ruf kommt, dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. I kiedy zabrzmi to zawołanie, to na zawsze zostaniemy z nim. Freust du dich darauf? Cieszysz się na to?
Diese Wahrheit ist uns geschrieben zur Ermunterung. Czytaliśmy, że ten fakt napisany jest dla naszego pocieszenia. Es steht hier, dass wir einander ermuntern sollen durch die Tatsache, dass der Herr Jesus uns nach Hause holt. Jesteśmy wzywani, żeby wzajemnie się pocieszać tym faktem, że Pan nas zabierze. Wir leben in einer nicht so einfachen Zeit. Jak wiecie, żyjemy w niełatwym czasie. Und viele von uns beschäftigen sich mit Medien, was alles so läuft in dieser Welt. I wielu z nas tonie w mediach i zajmuje się tym, co się dzieje wokół nas na świecie. Und was ist die Folge davon? Jaki jest tego skutek? Wir sind entmutigt. Jesteśmy zniechęceni. Und was sollen wir tun? Więc co mamy czynić? Einander auf das Kommen des Herrn auszurichten. Mamy mówić wzajemnie o przyjściu Pana. Und ich glaube, wenn wir diese Blickrichtung haben, dass der Herr Jesus bald wiederkommt, jeśli znowu na nowo będziemy mieli tą perspektywę o Jego przejściu, dann gibt uns das Kraft, ein als himmlische Menschen auf dieser Erde zu leben. To na nowo nas to wzmocni, żeby naprawdę jako niebiańscy ludzie żyć tu na tej ziemi. Das wird unser praktisches Leben hier auf der Erde beeinflussen. To wpłynie na codzienne życie nasze tutaj. Und was geschieht, wenn wir beim Herrn sind? A co się stanie, kiedy będziemy tam? Dann werden wir ihn sehen. Wtedy go zobaczymy. Wie er ist. Takim, jakim jest. Und wir werden versinken in dem Meer der Liebe, in dem Meer seiner Liebe. I wtedy będziemy pływać i tonąć w morzu Jego miłości. Es lohnt sich, für den Herrn zu leben. Opłaca się żyć dla Pana. Ihm zu dienen. Służyć Mu. Und ihn zu erwarten. I czekać na Niego. Er kommt bald. On przyjdzie niedługo. Ganz gewiss. Na pewno. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana. 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!